Co to jest trend MicroCloud One? Cloud One jest platformą bezpieczeństwa dedykowaną do ochrony środowisk hybrydowych, czyli takich środowisk, gdzie nasze serwery i usługi, aplikacje, które wykorzystujemy wewnątrz organizacji, nie tylko znajdują się w naszym lokalnym centrum przetwarzania danych, ale również mogą znajdować się na zewnątrz, w różnego typu chmurach, takich jak chociażby chmury prywatne czy publiczne. I takie środowisko wymaga innego podejścia do ochrony, wymaga innych narzędzi zabezpieczających i żeby skutecznie zabezpieczać takie środowiska, właśnie po to powstał Cloud One. A te zabezpieczenia, które proponują dostawcy chmury, są niewystarczające? Bardzo często są to systemy zabezpieczające w bardzo podstawowym stopniu. Natomiast jeżeli chcemy skutecznie, faktycznie skutecznie chronić naszą infrastrukturę przed różnego typu atakami, tymi znanymi, tymi nieznanymi, przed niebezpiecznym kodem, czy przed bardzo popularnymi atakami wykorzystującymi podatności, których jest coraz więcej, wówczas musimy skorzystać z systemów bardziej zaawansowanych i wtedy Cloud One może okazać się bardzo dobrym narzędziem. Ale czy to jest rozwiązanie dedykowane dla jednej chmury, czy dla wszystkich chmur, dla różnych rozwiązań, czy dla konkretnych rozwiązań? Mamy świadomość, że infrastruktury naszych klientów są bardzo różne. Różne usługi klienci decydują się w chmurach utrzymywać, a także wykorzystują bardzo różne chmury. Chmury prywatne, chmury publiczne, takie jak AWS czy Google Cloud, i staramy się w ten sposób rozwijać nasze rozwiązanie, tą platformę Cloud One, żeby każdy z naszych klientów mógł skorzystać z tych systemów zabezpieczających i żeby niezależnie od środowiska, jakie posiada, mógł skutecznie je chronić. Ale czy to oznacza, że jeżeli tą usługę się przyciąga do swojej firmy, to ona od razu jest gotowa do uruchomienia, czy też jednak jakichś drobnych adaptacji wymaga? Tak, generalnie jest to usługa dostarczana w takiej postaci software as a service, tak więc po uruchomieniu tej usługi od razu możemy przystąpić do implementacji tych mechanizmów zabezpieczających. Nie musimy wdrażać u siebie żadnych elementów centralnych, zarządzających. Natomiast w zależności od tego, jaki moduł wybierzemy, oczywiście musimy wykonać pewną pracę mającą na celu uruchomienie tych systemów bezpieczeństwa, a także dostosowanie ich do naszej konkretnej infrastruktury. Ale jak gdyby ta usługa dostosowawcza jest po stronie waszej, tak? Czy po stronie klienta? Kto to robi? My jako Trend Micro odpowiadamy za te elementy centralne, czyli za aktualizację tych komponentów, za wysoką dostępność tej usługi, za wydajność. Natomiast samo dostosowanie tych komponentów do konkretnego środowiska, czy implementacja tych mechanizmów zabezpieczających, albo jest po stronie klienta, albo najczęściej po stronie integratora. Bardzo często jest tak, że klient, decydując się na taką usługę, również kupuje sobie wsparcie integratora i wtedy integrator jest odpowiedzialny za uruchomienie i dostrojenie tej usługi do potrzeb konkretnego klienta.